Okej, okay, więc sprawdźmy ten film Oj Wojtka. Damy łapkę w górę, jakiś komentarz dla statystyk. 184 tysiące wyświetleń. Coś chyba Oj Wojtkowi nie idzie, nie? Bo mi się wydaje, że on liczył na dużo, dużo większe zasięgi, ale mi się wydaje, że ten początek schrzanił, bo mi się na przykład już nie chce jego materiałów oglądać po tym początku. Więc lecimy. Sprawdźmy. O, muzyczka fajna. Będą no stało się to strasznego. Zaspałem. Spałem jak kamień. A jesteśmy tu, bo chcę odwiedzić wszystkie kraje świata najszybciej w historii. A ty możesz wesprzeć ten projekt, wykupując rozszerzony content na stronie loiteria.pl, a przy okazji wygrać mieszkania nad morzem i Mercedesa AMG. Tak byłem zmęczony, że po prostu nie byłem w stanie się dobudzić. A to miała być taka chwila... Wziął przykład i reklama tego trwa kilka sekund. A nie 15 minut, to dobrze. Drzemka, bo musiałem wrócić i tak nagrać baterię. Tak, to bym nie ryzykował takim świństwem. No ale dobra, tam dupa. Fajnie było, wyspałem się, jestem zregenerowany. Mam samolot za jakieś 8 godzin, więc jeszcze coś tam sobie zaraz zobaczę. Szybko sobie to zjem. Ten widok jest taki, no naprawdę surrealistyczny. To jest chyba dobre słowo. Jakbym wylądował naprawdę na innej planecie. Temperatura dzisiaj jest znośna, 5 stopni, czyli tak całkiem przyjemnie. Idę się przejść kawałek gdzieś tam tą drogą w stronę centrum. Jeśli chodzi o ceny na Svalbardzie, to są one na szczęście niższe niż w tej... No to on ma tu kropkę, ja się zastanawiam, kurwa, czy ja mam brudny monitor? Lądowej Norwegii i zarabia się całkiem dobrze, więc wczoraj rozmawiałem sobie z jedną panią i powiedziała mi, że tu jest fajnie, że przyjechać sobie sfarmić trochę golda. To właśnie była ta pani, która pracuje w wycieczkach i opowiadała nam o morsach. W czasie II wojny światowej Svalbard został zrównany z ziemią przez Niemców, ale po czasie z ziemi zaczęły się wydobywać takie pale drewniane, które były fundamentami tamtych właśnie budynków przez wzgląd na temperaturę, jaka tutaj panuje. No i właśnie można teraz, przechadzając się, zaobserwować takie wystające pale z ziemi, które są jedyną pamiątką z tamtych czasów. Boże, makabryczne. Ale strasznie to wygląda, w ogóle nieprzyjemne do oglądania. Na Svalbardzie nie da się urodzić. Znaczy, technicznie da się. Zaczynam czuć magię. Tak z ciekawości, jakie kraje odwiedziłeś, synku, poza Anglią, w której mieszkasz? Ale ja żadnego kraju nie odwiedziłem, bo nie byłem wszędzie, w żadnym kraju. Ale byłem w Norwegii byłem, w Polsce, w Anglii. Tyle. A i przez Niemcy przyjeżdżałem, ale to gówno zwiedziłem. Magia tego miejsca, nie? Tak samo jak Grenlandii, tak i tego. Nie są to takie oczywiste takie lokacje, w których pomyślałbym, że mógłbym chcieć mieszkać, ale... Jest coś fajnego w takim... W dupie? Tak surowo. Tu z dala od tego zgiełku całego. Jak taki klimat trochę... Straszne to jest! W ogóle ta muzyka mnie wkurwia, bo to jak na początku było spoko, tak teraz to jest denerwująca muzyka w ogóle swoją drogą. Post-apo. Ale takie straszne to miasto jest. W życiu bym tam nie chciał mieszkać. Ale żeby na pewno móc w pełni poczuć walor takiego miejsca, to właśnie dobrze byłoby się zatrzymać i spędzić tu trochę więcej czasu. No, ale wiadomo. Mi się po tych 5 sekundach nie chce tego oglądać ogólnie. Znaczy tego miasta. Życie mi nie zostało. 4 godziny mam samolot. No to już leni mi brakuje strasznie. Dobra, faktycznie ludzi jest tutaj mało, ale kurde... Ta muzyka mnie wkurwia. Nie, no sorry, ale po prostu no nie chce mi się tego oglądać, bo mnie ta muzyka denerwuje. Jeszcze mam nadzieję, że on to zmieni, bo to jest jakiś taki dziwny klimat mi tu włącza. Ta infrastruktura, to jak to jest czyste, jak to wszystko takie wydaje się świeże i nowoczesne, totalnie nie wygląda jak miasto, w którym jest 2000 osób. Ja nawet porównuję to sobie z Grenlandią, gdzie tam te sklepy spożywcze, no były dużo mniej zaopatrzone i to było wszystko na takim bardziej... No ileś lat do tyłu względem tego, co widzę tutaj. Przygnębiające miasteczko, wiesz co? Może i tak,
Tylko, że ja już byłem wielokrotnie w podobnych miasteczkach, może nie miasteczkach, co bardziej wsiach, gdzie też było pusto i w ogóle, tylko że tam ta zieleń powodowała u mnie, że było git. Tu jeszcze on dowalił tą muzyczkę. Gada strasznie wolno jakoś, dziwnie. I ten film po prostu się ogląda strasznie, no. No to takie Krupówki prawie przecież. Dzisiaj w ogóle jesteś jakiś zirytowany, to chyba przez ten materiał o Tomku. Możliwe, ale nie, po prostu to jest irytujący materiał dla mnie. Muzyka mnie denerwuje. Powoduje, że jak głośno ona jest. Tragedia. Mogliby ją już wyłączyć. Na Bankiem Lasia są anteny. One zbierają dane z satelit, które okrążają Ziemię i lecą nad biegunem. To jest miejsce bardzo newralgiczne, ponieważ te dane z satelit są bardzo ważne ze względów militarnych dla różnych krajów. Na przykład, jak znaleźli Osama Bin Ladena, no to były dane z anten tutaj ściągnięte. Także jeżeli by wojna eskalowała z Rosją, no to Rosjanie by mogli pierdyknąć tutaj w te anteny. Husky Cafe, czyli kawiarnia, w której można miziać pieski. No. Brzmi spotko. Bo oni mają chyba tak z kotami, nie? Że mają taką kawiarnię, gdzie koty sobie łażą i robią sobie co chcą i ty możesz wykupić i karmić je i tak dalej. Jak te słodyczki tam pewnie. Masz rację, ta muzyka trochę jak do zakończenia podcastu kryminalnego, ale dramatu wojennego, gdy umiera główny bohater. Po prostu powoduje u mnie, że bardzo nieprzyjemnie mi się ten materiał ogląda. I zamiast mnie zaciekawić, to on mnie nuży i irytuje. Oczywiście może to być spowodowane tym, że mnie ten materiał Boxdela o Tomaszu zdenerwował i wkurzył i to może być to przyczyna, ale jeszcze się przemęczę i spróbuję obejrzeć ten odcinek po prostu do końca, ale na razie nic ciekawego. Wojtek gada strasznie taki bez życia, bez niczego, klimat pokazany bez życia, bez niczego, muzyka dołująca i po prostu ten materiał jest fatalny, nie? Klasycznie buciki. Ściągane buty? Tak jest. Kościele? Kapciuchów nie ma? No jest, mam. Widzę go. O, jaki fajny piesek. A to tylko jeden. Można jest do tego na kanapie sobie usiąść? Tak. Nie wkurzy się? Nie zajął tam? Nie. A, wyśliczne pieski. Czy może na to do pana? Dzień dobry. Ale chyba te restauracyjki w Japonii z tymi kotami są lepsze, bo tych kotów jest znacznie więcej, one się tam łażą, robią sobie co, bardziej bezczelne. Psy to sobie wylegują się, wiecie, nie? Witam serdecznie, dziękuję, cześć oświecony, cześć Wixa. Co jest oglądane? Oj, Wojtka oglądamy. Na tej wyspie żyje 2000 ludzi, taki jest tytuł. A ja wam dam ogólnie tutaj linka, możecie tam dać lajka, chociaż ja szczerze mówiąc na razie to się skłaniam ku temu, by dać dislajka, bo mi się to po prostu nie podoba. I coś, dwa pieski tutaj są, czy więcej? Wiesz co, chyba nawet trzy są. O nie, tequila, wracaj! Tequila! Husky to ogólnie znaczy pies pociągowy. Hmm. Uwielbiają aktywność fizyczną, psiaki. Nawet nie to, że uwielbiają, tylko one potrzebują tej aktywności, żeby one normalnie mogły funkcjonować. Husky, ogólnie duże psy, nie mogą sobie wylegiwać się cały czas w domu, bo wtedy są agresywne i mają bardzo dużo różnych problemów. Husky muszą biegać, muszą mieć aktywny tryb. Musisz się z nimi bawić, musisz mieć z nimi aktywny tryb życia. Po prostu muszą. To nie jest tak, że one lubią. One muszą. Inaczej będą bardzo agresywnymi psami. I niestety to jest jedna z najbardziej oddawanych ras, bo ludzie po prostu sobie nie radzą. Ale chciałam jakby tak uświadomić... No nie radzą sobie, bo one potrzebują bardzo, bardzo dużo aktywności, żebyś mógł sobie radzić. Husky są dla osób, tylko i wyłącznie dla ludzi bardzo aktywnych. Że biegacie codziennie, robicie jakieś tam sporty, ćwiczycie i tak dalej, podróżujecie, zabieracie tego psa ze sobą. To takie są rzeczy, że nie boicie się właśnie wziąć jakiejś, nie wiem, sanki, dzieciak będzie pchany przez tego psa, takie rzeczy. Dla niektórych może to się wydawać, że wykorzystywanie, nie, ten pies właśnie tego potrzebuje. To są dla niego ćwiczenia, on musi to mieć, bo inaczej staje się niezwykle agresywnym psem i nie dasz rady sobie z nim. Że psy przez albo biegają w zaprzęgach,
A resztę czasu są na łańcuchu. Mieszkają w tych psiarniach, w budach na zewnątrz. To znaczy one też lubią być na zewnątrz, lubią zimno. Problem jest taki, kiedy psy już są starsze, to wtedy niestety są jakby dwie opcje. Albo mają szczęście i ktoś się zaadoptuje, albo niestety, albo kulka w łeb. Tak niestety. Dlaczego tak? Niestety takie jest podejście. No, a czemu tak? Że co? Że bierzecie małego pieska, wychowujecie go, a potem co? Dajecie kulkę w łeb albo oddajecie? O co chodzi w ogóle? Jakim cudem? Dlaczego? Po co? Nie rozumiem. To jest stworzenie, a nie zabawka. Kurwa mać. Co to za kropka jest? Nie, to nie u mnie ta kropka jest. To może człowieka zaatakować? Tak. Tak? No. Bo miałem wrażenie właśnie, że otworzyłem drzwi i na mnie leciał. No. Ale i Jezu, aż mi się przypomniał taki film, wiecie? To chyba była wrona, nie mam pojęcia. Ale typiara sobie robiła zdjęcie, albo coś nagrywała, nie, ona nagrywała, przepraszam, ona robiła, nagrywała. I ta wrona tak podleciała, chapnęła jej oko, zabrała te oko i podleciała. Słuchajcie to? I aż mnie normalnie ciary przeszły, jak to zobaczyłem. O, w pizdziu. W życiu bym się tego nie spodziewał. No to wiesz co, no, może dziabnąć. No latają, lecą do mnie. Tak, wiesz co, to są bardzo szalone ptaki. To znaczy, ja bardzo rozumiem. One najbardziej migrują na świecie. Z Antarktydy lecą tutaj, czyli połowę kuli ziemskiej muszą przelecieć, żeby tutaj na sezon lęgowy przylecieć. No i one składają jajka po prostu na kamieniach, na plaży. No i są bardzo agresywne. Chronią młode, no. A, no to zrozumiałe. Daj mi spokój. Ale to jest zrozumiałe. Ten się na mnie uparł. On jak ledwo uchylę drzwi. Bo to on się nie nauparł na ciebie, on chroni dziecko swoje jajeczko. To jest zrozumiałe, spierdalajcie sam to, bo grzyba tam stoicie. A to trzeba mieć psychę, nie? Że takie małe i tak atakuje, takie wielkie. Zwierzęta są wspaniałe, znaczy wspaniałe, no agresywne, ale wspaniałe jednocześnie. Natura jest wspaniała, nie? Straszna, bo straszna, ale jest wspaniała, tam wszystko jest idealne, nie? Podaj się na Discorda, jak w Australii ptaki widziałam, luzem chodziły po, jak gołębie. Okej. Okay. Wielkie Dania. Coś, czym jest to? W sensie ja jestem tym wielkim czymś. O, klimaty teraz, wojna się zbliża. Jesteśmy zaraz przed lotniskiem i bardzo dużo jest tutaj takich miejsc po prostu opuszczonych. Jakieś takie baraki porodzewiałe, jakieś opony, jakieś okna. Ale by mieli te złomiarze tam, kurwa, raj. No nie wiem zresztą, co to jest. Taki widok, znowu trochę taki post-apo. Tylko, że tutaj nawet przez to, że tu jest tak surowa natura, że nie ma trawy, tylko to wszystko jest no takie właśnie. Czarne, to nawet jak jest tutaj posprzątane... Ja powiem wam szczerze, ja lubię zimno, lubię deszcze, dlatego Anglia mi odpowiada, ale ja muszę mieć zieleń. Muszę mieć zieleń, bo ja muszę czasami po prostu sobie pochodzić gdzieś, gdzie jest zielono, bo pierdolca dostanę po prostu. Mogę mieszkać w dziczy, w lesie gdzieś, wyjebane. Musi być zielono. W sensie nie ma syfu, to i tak wydaje mi się trochę jakby ten syf był, bo no jednak wiadomo, trawka, zieleninka, drzewka, to wszystko dodaje takiego poczucia ładu i czystości. Komfortu też. Chyba wydaje mi się, że takie miejsce albo się bardzo polubi, wręcz pokocha, albo się je znienawidzi. To w takim razie gdzie jestem ja, jeżeli są dwie opcje albo do wyboru. Albo zapalić zieleń? Też można. Lecimy na Oslo, gdzie spędzę noc. I po wieczór, bo wyląduję o godzinie 19 i to był taki wieczór zaplanowany na to, żebym mógł popracować, żebym mógł dać feedback, żebym mógł odpocząć. Dlatego odezwałem się do was na Instagramie, czy jest to z Oslo, żebyśmy mogli trochę poeksplorować tej stolicy, bo jestem po prostu ciekawy, bo nigdy tam nie byłem. Hej. No, ciekawe. Fajna inicjatywa, jeżeli chodzi o Wojtka, że on, wiesz, daje sobie może kogoś z jakiegoś widza spotka i z widzem sobie połazi. Fajne. Fajne. Takie nietypowe, bo tu ludzie tego czegoś takiego nie robią, nie? Też trochę strachu jest. To nie znasz ludzi. Trzeba być otwartym na ludzi.
Czy ja bym coś takiego zrobił? Powiem wam szczerze, że ciężko. Daj sobie, bo mnie pojebie. Dałem. I ten. Nie wiem, czy ja bym coś takiego zrobił, bo za dużo ryzyko, że coś może się stać, że jakiś wariat mnie zaatakuje, a zwłaszcza, że ja jestem mega, mega dziwny w internecie, wulgarny i w ogóle to będzie źle. Dostałem tak przywitany na lotnisku, zupełnie się nie spodziewałem, bo nie odpisałem wam w ogóle chyba, tak? Nie, no, odpisałem ci. Odpisałem ci. Tak, odpisałeś mi i... I przestałem później odpisywać. Przestałeś później i wyleciałeś. Tak. Ja mówię, napiszę w tym samym czasie do Makreli, bo no. On jest mniej popularny, to pewnie mi szybciej odpisze. I odpisał, no. I mówi właśnie, wysłał mi skąd lecisz i tak dalej, o której będziesz i że spoko, nie? Taka propozycja. Co można zrobić w godzinę albo półtorej? Jaki speedrun norweski? Lecimy do Oslo, zobaczymy, tak jak mówię, operę, zobaczymy, zobaczysz pałac. No. Szybki speedrun przez miasto i z powrotem wracamy, nie? No, czyli spotkał widzów, fajnie. Opowiadajcie mi, co boję. To ty coś się mam wadę? Bieżowce. No dobrze, czekam na ciekawostki. Jaki zajebisty obraz z słynnego malarza. Aha, to nie tutaj. To jest opera. No fajnie, no budynek znamy. Ładny tak, budynek. Idziemy dalej. Ja lubię takie nowoczesne budynki, one mają swoją klasę, taki luksus czuję od nich. Tutaj w Londynie są niektóre takie budynki naprawdę, które, powiem wam szczerze, robią na mnie wrażenie. I to na pewno nie są stare budynki, jakbyśmy, bo bardzo dużo ludzi się nad architekturą tam, wiecie, rozpływa, że cudowna w Anglii i tak dalej. Rzekomo w Londynie jest taka cudowna. No mnie nie za bardzo. Nie jarają takie rzeczy. Ciekawostka jedna jakaś, no coś musicie, no. No. Powiem ci, że właśnie tutaj jest ten sklep, w którym schował się iShowSpeed. O! No, też widzowie nie widzicie, ja też nie miałem takie tutaj tłumy, tylko już właśnie musieliśmy uciec. Tak. Właśnie dlatego specjalnie do tego sklepu z pamiątkami, bo już żyć nie dawali, co? Wszyscy taki international mam widownie raczej. Uwaga, jednym słowem. Co myślisz o dzielnicy Croydon lub Green Street? Nic. Bo nie wiem. O nich, nic. Dobra, wystarczy, miałeś całą szansę. Norwegia jednym słowem. Chyba pełen film, nie? O, fajny widok stąd. O, tak. Fajne. Park to Golasów. Spoko. Park Golasów? Tak, normalnie ma figury na tego. iShow Speed skręcił kostkę. Ty, śladami iShow Speeda, ty, jak wszystkie ten... Kostkę skręcił w tym tutaj, tak? W tamtym oknie po lewej stronie podświetlanym. Matko. Ale się powodzi, co? Jak się ogląda kanał Oj Wojtek? Pewnie się... A subskrybujecie? No, no to tak, tak się wożą ludzie, co subskrybują. A ty siedzisz, suba nie dałeś, pewnie kolejnego jeździsz. Rowerem! I dałem suba, chamie jeden. Dziękuję wam bardzo, że mnie tutaj ten ugościliście, pokazaliście. Oby ci się wszystko udało. Pięknie powiedzieliście, wspaniałe ciekawostki o Oslo. Teraz to myślę, że sam mógłbym gajdem zostać. Nic nie powiedzieli, bo łazili i tyle. Ale sfać chce mi się. Latanie tak samolotami jakoś męczy. Przecież to był dzisiaj dobra noc. 7 godzin pospałem, wyspałem się, właśnie fajnie. No. Zjadł człowiek nawet przecież na lotnisku. No, widzicie, bo sytuacja też wygląda tak, że ja nie robię tego wyzwania tylko po to, by odwiedzić wszystkie kraje najszybciej w historii. Dla mnie to wszystko to miała być taka parasol do tego, by robić fajne filmy. Ja przede wszystkim... Nie wychodzi ci. Kim jestem twórcą? W moim guście na chwilę obecną te jego podróże to nie są fajne filmy, jak dla mnie, nie? Po prostu nie siedzą mi. Filmowy. Styl montażu mi nie siedzi mi gadka jego, nie siedzi mi... W sumie nic. Bo ja jestem bardziej taki, że bardziej by mi pasowało, gdybym ja już miał podróżować to bardziej kulinarną stronę całego świata, to mnie najbardziej interesuje. A on tu w sumie nic nie pokazuje tego kraju. Po prostu złości się. I nara, nie? A nie podróżnikiem. Chociaż bardzo się jaram podróżami, ale to było dla mnie punktem wyjścia. Więc na przykład dlatego Norwegii nie odhaczyłem... Bo tam na początku, jak on to zapowiadał, to powiedział, że tam będą fajne kadry, że chce pokazać taką bardziej artystyczną wizję. I to było takie, wiecie, ja mówię, o kurwa, wow, nie? Tam widziałem bardzo dużo grania się ze światłem przez tego gościa, który nagrywał go. Ale tutaj czegoś takiego nie ma. Nie ma.
I nie przeszkadzałoby mi tego, gdyby on mnie po prostu nie napalił na to, że on będzie miał cudowne kadry i tak dalej. To więc mniejsza o to, ale ogólnie jeżeli chodzi o ten odcinek i poprzednie, to jak dla mnie to nie wypał jest totalny. W moim guście, nie? Totalny nie wypał. Ja bym wolał, żeby on po prostu jeden dzień, znaczy to jest moja tylko i wyłącznie moja opinia, tutaj się nie sugerujcie tym. Tylko jak ja bym miał zwiedzać cały świat, to po pierwsze nie, że najszybciej na świecie, bo bym miał na to wysrany, na takie pierdoły, tylko bym odwiedził każdy kraj, spróbował różnej kuchni, pokazał jakieś ciekawe miejsca względem po prostu ludzi, że są ciekawe. Może niekoniecznie mnie, tylko po prostu ludzi, żeby widzieli. Ale najbardziej to bym poszedł pod kuchnię. Poszedł do, nie wiem, jakiejś tradycyjnej rodziny bym ogarnął właśnie z tego kraju, jakieś tam mniejsze, wiecie, spróbował takiej kuchni, powiedział, co myślę, pokazał. To bardziej by mnie interesowało, nie? Oslo na przykład i nie uciekam sobie dalej. Polecam zobaczyć piosenkę Sobel Boże. No, Sobla uwielbiam, tylko nie? Tylko pychałem do Svalbardu. Svalbard! No przecież trzy dni o tym odcinek robię. Svalbard. Albo na przykład Francję, Monte Carlo, taka ciekawostka. A Francji to ja nigdy w życiu nie chcę odwiedzić, jak mam być szczery, nie? Po prostu nie chcę. Odstrasza mnie ten kraj od... od wciul lat już mnie odstrasza ten kraj, nie chcę tam jeździć. Ja już tam byłem. Ale ja wiem, że kobiety świrują, bo tam jest rzekomo miasto miłości, jak dla mnie miasto brudu, syfu i niebezpieczności i przestępczości, a nie miłości, bo ten Paryż, tak, miasto miłości, natomiast no Francja to nie, to jest kraj, którego nie chcę odwiedzić, no chyba, że jakąś małą wioseczkę, taką wiecie, małą wioseczkę, to tak, mógłbym odwiedzić. Spróbować przecież trochę kuchni. Ja już też bym tam nie musiał wracać, a wrócę, żeby zrobić stamtąd filmy. Więc tak to po prostu mówię. Dla tych, którzy się będą srali tam, k***wa, że o, można było mądrzej to odhaczyć, żeby pobić rekord. Pewnie, żeby można było, no wow, nie wpadłem na to. Pewnie, że można było. Dla mnie to jest po prostu klamra do robienia odcinków, no. A swoją drogą... Jakby to była klamra do robienia odcinków, to osobiście uważam, że powinien w każdym kraju być ze dwa dni i pokazać znacznie więcej, zobaczyć znacznie więcej i zjeść znacznie więcej. I to jest takie moje zdanie. To, co wy oglądacie, to jestem ja sprzed 15 dni. Jestem na etapie, kiedy zaczynają wlatywać dla waszej informacji, dla waszej ciekawostki. Takie filmy, które są już fajniejsze, które już lepiej wyglądają. Sporo gdzieś to tutaj zmian wewnętrznych wymagało, żeby tak to ułożyć i czuję, że dochodzimy do dobrego momentu. Czuję, że ta Europa była dobra pod tym kątem, żeby nauczyć się, jak zbudować te procesy, bo już zaraz wlatuję do Ameryki. Ale to, co jest dla mnie wartościowe i takie w tym wszystkim najważniejsze, to ta część z was, która została. I to jest widać, że taka duże, tam 150, 200 tysięcy, 300 tysięcy takich osób w Polsce, od których dostaję tak dużo takich wiadomości pozytywnych, bo wspieracie mnie słownie, ale też kupowaliście e-booka, no jakby dajecie mi pieniądze. Nie, no tak, ja to rozumiem, tylko że cholera jasna, no nie, ja nie mogę, bo ja do Wojwodka nic nie wiem i uważam, nic nie mam i uważam, że on jest na YouTubie, robi to, co lubi i jak najbardziej chwała mu za to i ogólnie każdy niech sobie robi. Ja nie chcę go hejtować i mówić, że to, co robi, jest gównem, tylko chodzi mi o to, że ja muszę wyrazić swoją opinię, nawet nie dla samych widzów, którzy mnie oglądają, dla was, co teraz mnie oglądasz, to... Chodzi mi o to, że ja dla samego siebie, ja nie mogę zakłamywać tego, że te filmy są zajebiste, że one są ciekawe, że nie są wkurwiające, bo są! Są wkurwiające, są nudne, irytujące, a on gada dziwnie, no. Teraz trochę normalniej, ale tak ogólnie to nie podoba mi się, te materiały. Pieniądze jakby nie było. To jest kolejny materiał, który mi się nie podoba. I muszę dać ci łapkę w dół wręcz. Muszę dać. Nawet jak kradnę ten materiał, to i tak muszę dać łapkę w dół, bo on jest po prostu kiepski, nudny. To jest strasznie miłe i później spotykanie was jest świetne. Wracam do Międzyzdrojów. Mam kilka rzeczy do ogarnięcia z mieszkaniami. W ogóle kmina jest taka, że ja na początku jak wyobrażałem sobie tę serię, to ja chciałem... To jest mój już trzeci powrót do Polski w trakcie tej serii. Krótkie one były, bądź co bądź. Miały być dłuższe, bo ja chciałem robić content w Międzyzdrojach. Przecież ja się dogadałem tam z burmistrzem. Chciałem robić festiwale, jakieś rzeczy, coś tam, ale raz, że nie wyrobiłem czasowo, a dwa, że po tym jak zobaczyłem, jaki jest odbiór tej loterii, to uznałem, że tam. Nie będę tego promował na razie, w taki sposób, w sensie tych odcinków w Międzyzdrojach, bo uznałem, że najpierw chcę dowieść wam dobry content podróżniczy, zanim zacznę opowiadać o lotce. Chociaż ja
Ja nie uważam, żeby to było coś złego, ja wręcz uważam, że jest to coś bardzo dobrego. Bardzo długo nad tym pracowałem, ale się dostosowuje do rzeczywistości. Nie no, znaczy ja loterii nie mam nic do loterii, bo każdy ma prawo sobie robić co chcesz, tylko loterie są na takiej zasadzie, że one są zrobione w ten sposób, żeby zarobić z nich jak najwięcej. O to chodzi. Bo gdyby jeszcze to było na takiej zasadzie, że te pieniądze się po prostu zwracają, to co się rozdaje i ewentualnie jakiś nadmiar na kolejny projekt, bo mam nadzieję, że tak będzie w przypadku Oj Wojtka, bo tak mi się wydaje, bo tyle ile on rozdaje ludziom, to też jest dużo. Natomiast mu się to zwraca i tak czy siak, nie? ...która się szybko zmienia i ten kontent z Międzyzdrojów się pojawi jeszcze, on się pojawi już po Ameryce Południowej. Dobranoc, dobranoc. To już koniec, a nie, to jeszcze następnego dnia. Samolot jest za... 40 minut, aczkolwiek shuttle bus, który do niego prowadzi, jeszcze za dwie. Tak, spodnie mi spadają. Ja miałem taką sytuację w momencie, gdzie leciałem do Polski i cholera jasna, jechałem autobusem. I autobus się spóźnił o jakieś 3 godziny, czujecie to? 3 godziny. Jakieś drogowe tam naprawy były, jakieś pierdoły. Musiałem jeszcze ominąć jeden ten autobus, bo nie chciał mnie wziąć, mimo że miałem na niego bilet. Się okazało, że nie mają miejsca, że nie wiem jak oni to kurwa robią, że nie mają miejsca, jak ja mam kupiony online bilet miesiąc wcześniej. A nie mieli miejsca, kazali mi poczekać, dali mi taką karteczkę, kazali mi poczekać na następny autobus. No i czekałem na ten autobus następny jakieś 20-40 minut, coś takiego, bo już nie pamiętam dokładnie. Następnie on jechał o jakieś 3 godziny dłużej i gdybym nie wyjechał 4 chyba godziny wcześniej, bo akurat tak mnie naszło, że 4 godziny wcześniej wyjechałem, to bym chuja zdążył. A najlepsze jeszcze było z tego to, ja wam teraz mówię, teraz całkowicie szczerze, że ledwo co zdążyłem, dosłownie minuty były do tego, żeby w ogóle, że zaraz będzie zamykanie brameczek. To tam brakowało mi chyba 2 minuty, biegłem jak popierdolone, a lotnisko w Anglii jest też kurwa tragiczne, bo byłem wtedy na Stansted, ono jest ogromne, więc biegłem jak głupi, spociłem się jak świnia, po czym ja patrzę, a tam jeszcze nie wpuszczają nikogo. I żem jeszcze 4 godziny siedział na lotnisku, bo nie wiadomo, coś się odpierdoliło i lot mi później ostatecznie odwołali. Więc takie miałem ekscesy, jeżeli chodzi o te. Nie dość, że się prawie spóźniłem, bo byłem dosłownie na styku o 2 minutki, to jeszcze potem i tak mi go odwołali i musiałem wracać, nie? Nerwów, ile mi się napsuło, to było niesamowite. Niesamowite było. A chciałem wyjechać, wiecie, 2 godziny wcześniej. Tak, żeby być 2 godzinki wcześniej, nie? A tu jeb. Takie rzeczy. Poleciłem oglądać ci ten odcinek i szczerze żałuję, że ci go poleciłem. No, słuchaj, James, masz inny gust ode mnie po prostu. Ty masz inny gust, tobie się ten odcinek podobał, mi nie. No dobra, chyba koniec tego odcinka. Doleciałem do Berlina. Przede mną... 2 dni w Polsce, 2 noce, które są bardzo pracowite, ponieważ muszę ogarnąć paszport, spakować się do Ameryki Południowej. Dziękuję, że byliście. Kliknijcie subskrypcję, kliknijcie dzwona. Musimy tutaj odbudować ten kanał troszeczkę po tym, jak go zruchałem algorytmowo. Kilka jesteśmy w Międzyzdrojach, porty świata. Porty... Aha, a gdzie te Niemcy? Tak się nazywają. To nie jest moja piękna, kwiecista metafora. To jest w ogóle taka miejscowa, jak przyjeżdżamy sobie do Międzyzdrojów, w której sobie śpimy, z racji tego, że tam jeszcze jest budowa, to raz. Nasze mieszkania są skończone, ale wiadomo, nie chcemy zużywać, nie chcemy tam zaśmierdzieć tego za bardzo. Trochę i tak jeszcze pewnie zaśmierdzimy. Więc tutaj jest to nasza taka stacja wypadowa. To jest Łukasz. Co słucha? Ze świństwa? Proszę. A, piękne rzeczy jak świństwo. Siemanko, jak tam podróż? Wybitnie. Będziemy oglądali właśnie zaraz wasze zgłoszenia do Brazylii, czyli drugi wypad, Chile już za nami. Patrząc po zgłoszeniach, które były na Chile, to... Oj, Wojtek miał fajny pomysł, ale widzę, że średnio mu to idzie. Bo dla mnie to, wiesz co, średnio mu idzie. No, on, nie wiem, no, wydaje mi się, że po prostu to nie jest content taki czysto podróżniczy, to jest content typu pogadam do kamery i zobaczycie, że jeżdżę autobusami i latam samolotami, nie?
To jest na takiej zasadzie. Tu nie ma nic ze zwiedzania, nie ma praktycznie nic fajnego w tym, że on był w tych krajach. To było takie... On jest w tych krajach na odpierdol. Przyjechał? Pochodził? Poleciał. To jest wręcz dla mnie nieprzyjemne, bo jak to? Nie rozumiem czegoś takiego. Jak ja bym poleciał do jakiegoś kraju, no to jedzenie, fajne miejsce, pokazać tylko i dopiero lecę. A nie, tam nic nie pokazał. No fajni są widzowie. Fajne no, są widzowie. Ogóle nie ma dużo dzieci, tylko są ludzie w naszym wieku, tacy już... No bo nie mogą przecież, bo do 18 roku może płać. No ale to dla nas dzieci już, no coś wie. Sobel mama powtarzała też jest zajebiste. Ja chyba to słyszałem, tą mama powtarzała. A nie, to była jakieś dziewczyny mama powtarzała. Takie te. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o mnie. No przepraszam dla ludzi, którzy tu wbili raptownie, którzy uwielbiają Ojwodka. Ja uważam, to jest świetny gościu, chociaż wydaje mi się, że on prywatnie jest chyba wrednym człowiekiem. Taki jakiś vibe ma, powiem wam szczerze, że jest chamski po prostu. Ale mogę się mylić, bo to tylko takie, wiecie, no nie znam go. Jak go poznam, to wam powiem, jaki jest naprawdę. Natomiast uważam, że te materiały, wszystkie póki co obejrzałem z podróży, to są badziewne. Nic na to nie poradzę. Są badziewne. Nie podobają mi się kompletnie.